Jestem Kuba, jestem założycielem takiego startupu jak pozamiatane.pl. Tak jak tutaj wspomniałem, niestety nie jest to ani sztuczna inteligencja, ani rynek zagraniczny, jest to rynek polski, na ten moment Warszawa, więc uprzedzam pytania, myślimy globalnie też, ale to wszystko w swoim czasie. Więc tak, jak pomagamy sprzątać domy Polaków? Tak od samego początku, rynek sprzątania mieszkań w Polsce. Mam takie pytanie do Was najpierw. Czy ktoś korzysta z usług sprzątających? A kto z Was robi to legalnie? Tak też myślałem. Więc właśnie rynek sprzątania w Polsce wygląda od zarania dziejów tak samo. Czyli płacimy, bierzemy kogoś, albo najczęściej z polecenia, i płacimy mu przede wszystkim gotówkę, czyli w ogóle nie robiąc tego jakkolwiek legalnie. Czyli właśnie przede wszystkim pytamy znajomych, pytamy rodzinę, kogo, z czyich usług korzystasz, i ta osoba do nas przychodzi. No i z tym samym problemem borykałem się też ja, nie wiedziałem, co z tym zrobić, więc wpadłem na pomysł, że kurczę, jesteśmy tak naprawdę w dobie internetu, powszechna jest uberyzacja usług, powszechne są marketplace'y, więc tak naprawdę dlaczego nie przenieść rynku usług sprzątających do sieci, czyli zmienić sposobu zamawiania usług sprzątających i dać przy okazji wartość dodaną dla samych użytkowników. No i właśnie tak powstał pomysł na pozamiatane.pl. Czyli tak naprawdę platforma, która umożliwia w ciągu 60 sekund zamówienie przede wszystkim zaufanej osoby sprzątającej i zrobienie tego w pełni legalny sposób i przez internet tak naprawdę. Czym tak naprawdę jest pozamiatana, jaki też był od początku pomysł? Pierwsza sprawa, którą chcieliśmy zaadresować, to była ta gwarancja bezpieczeństwa. To, żeby osoby sprzątające, które przychodzą do domu, były przede wszystkim sprawdzone, żeby dać to poczucie i gwarancję bezpieczeństwa dla klientów. Dlatego też proces weryfikacji osób sprzątających, o którym powiem za chwilę troszkę więcej, bo branża jest ta bardzo ciekawa, to jest dość restrykcyjne i bardzo dużą wagę do niego przykładamy. Posiadamy też ubezpieczenie OC na kwotę 1 000 000 zł, więc cokolwiek by się wydarzyło, to jesteście bezpieczni. Druga sprawa, która jest, to jest jakość oceniana przez klientów. Dajemy głos naszym klientom, pomimo że tak jak koledzy, obsługa klienta w Polsce jest bardzo ciężka i w naszym startupie również mieliśmy okazję niejednokrotnie się o tym przekonać. Aczkolwiek daliśmy głos klientom, oceniają po każdym sprzątaniu osoby sprzątające. I tylko osoby, które u nas korzystały z naszych usług, mogą oceniać osoby sprzątające, więc nie ma czegoś takiego jak fejkowe opinie, których możecie poczytać na forach mnóstwo i tak naprawdę mamy wszystko pod kontrolą. Kolejna rzecz, która jest, to jest pełna elastyczność. Czyli dajemy rozwiązanie, które pozwala zamówić sprzątacza na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem usługi z dowolnego miejsca i tak naprawdę ze smartfona i z komputera. Mamy dwie aplikacje na Androida i iOS-a, więc bez problemu możecie z tych aplikacji zamówić sprzątacza, który po 24 godzinach pojawi się w Waszym mieszkaniu. Też w sytuacjach takich bardzo last minute robimy wyjątki i załatwiamy sprzątanie dużo, dużo szybciej. Jeśli chodzi o dodatkową elastyczność, to jest tak możliwość tak naprawdę zamówienia jednorazowego i cyklicznego. W przypadku zamówień cyklicznych mamy zasadę fire and forget, czyli ustawiamy sobie cykl i zapominamy o jakichkolwiek płatnościach, wszystko dzieje się nam automatycznie. Wyszliśmy też od tego założenia, bo są dwa modele rozliczania sprzątania. Pewnie jak mieliście okazję się przekonać. Niektórzy mówią, że o panie, 90 metrów to jest tam XYZ, tak? Tyle zapłacicie. My z kolei uważamy, że ten model ma bardzo dużo wad, dlatego też poszliśmy w model taki, że rozliczamy się za pracę, czyli tak naprawdę ile osoba sprzątająca spędzi czasu w mieszkaniu na swojej pracy, taki będzie koszt tej pracy. I nie mówimy, że 40 metrów posprzątamy ci akurat w godzinę, no bo często jest sytuacja taka, że jest to niemożliwe. Każde tak naprawdę mieszkanie sprząta się inaczej. 40 metrów po dobrej imprezie można ich sprzątać cały dzień. I tego tak naprawdę nie wiemy z punktu widzenia usługodawcy i tak naprawdę wie to jedyna osoba, która składa zamówienie. Natomiast też nie jest tak, że składając zamówienie, określając, że nie wiem, chcemy panią sprzątającą na 3 godziny, płacimy za te 3 godziny z góry. Wychodzimy z zasady takiej, że dopiero po zakończonym sprzątaniu pobieramy płatność. Wszystkie płatności są online, pobieramy płatności z kart płatniczych i kredytowych, czyli podpinamy sobie kartę do naszego systemu, tak jak w Uberze. Pani przychodzi,
kończy się sprzątanie, potwierdzamy czas, wydłużamy, skracamy, w zależności od tego, jak było, i automatycznie pobieramy opłatę, dostajecie też fakturę, więc biznes tak samo obsługujemy, jak i osoby fizyczne. I to jest właśnie bezpieczne płatności online. I teraz tak, jeśli chodzi o model, to był taki model, który sobie stworzyliśmy. I tak mówimy, zrobimy sobie research, zobaczymy, jak to wygląda na świecie. I na świecie okazuje się, że znaleźliśmy potwierdzenie tego modelu, że faktycznie takie platformy funkcjonują i mają się, jak widać, całkiem nieźle, gdzie w Wielkiej Brytanii dwóch największych graczy zostało przejętych przez innych dużych graczy, czyli Handy to jest amerykańska platforma, która przejęła Mopa, czyli drugą siłę w Wielkiej Brytanii za ponad 10 baniek dolarów. Natomiast Helpling, no to jest twór Rocket, czyli jak dobrze wiemy, kolejny startup, który jest napompowany pieniędzmi i robi bardzo szybką ekspansję. No i oni przejęli Hustla, czyli numer jeden na rynku brytyjskim za 35 milionów dolarów. Natomiast no później po tych sukcesach, które były gdzieś za granicą, pojawiła się taka duża i dość spektakularna porażka zagraniczna, czyli Homejoy, czyli taka druga siła w Ameryce, która niestety padła. Więc to był taki negatywny przykład, ale wynika z tego, że mieli bardzo dużo problemów z pracownikami, zatrudniali na czarno i tu pojawiły im się problemy, które się odwróciły przeciwko nim. I teraz tak, pojawił się ten pomysł. Zdawaliśmy go, że to ma sens. No i teraz było pytanie, jak go zrealizować, więc myślałem o inwestorach. Natomiast jestem też z sektora technologicznego, mam swoją dużą agencję, dość sporą agencję interaktywną, z której niedługo będę wychodził. Natomiast też miałem przejścia różne, pozytywne, negatywne, myślę, że to jest temat na kolejną aulę odnośnie polskich trzy jedynek, KFK i innych tego typu funduszy, więc stwierdziłem, że chcę zrobić coś inaczej, w sensie nie szukać inwestorów tutaj wśród funduszy inwestycyjnych, tylko spróbować gdzieś za granicą. Akurat nie musiałem długo szukać, gdyż się okazało, że mój bardzo serdeczny przyjaciel miał kilku znajomych w bankowości inwestycyjnej w Londynie. Okazało się, że oni korzystają właśnie z tych brytyjskich rozwiązań i stwierdzili, że znają ten biznes, rozumieją go i chętnie pomogą. I tak się pojawili ci pierwsi inwestorzy, czyli dwóch gości, którzy pracują na co dzień w bankowości inwestycyjnej, chodzą pod krawatem, nagle stwierdzili, że chcą pójść w startupy i pomóc w rozwijaniu tego biznesu. A oni przejęli część tą pierwszą finansową na siebie. Ja tu skupiłem się na rozwijaniu tego biznesu. Niedawno tutaj był Kacper z Ubera i mówił, że w Uberze też na początku było tak, że był zespół trzyosobowy i mieli kartę, mieli szybko postawić oddział w Polsce. No u nas było troszkę inaczej, bo zespół był na początku jednoosobowy, było to one man army, gdzie tak naprawdę mieliśmy postawić tutaj w Warszawie, przetestować ten biznes, natomiast nie mieliśmy też karty niestety bez dna, więc pracowaliśmy troszkę pomimo inwestora w ograniczonym budżecie. Natomiast tak, natomiast pojawił się zespół i były to na początku dwie osoby. Wzięliśmy sobie biuro 9 metrów kwadratowych, taki malutki pokój, w którym knuliśmy wszystko, jak tutaj wejść na rynek, co po kolei zrobić. No i mówimy, IT akurat, mówię, tak jak tu podzielić te kompetencje. IT wypchnąłem do swojej agencji, więc chciałem mieć, można powiedzieć, trochę problem z głowy, żeby nie stworzyć własnego zespołu od samego początku. Plus inne rzeczy wszystkie operacyjne wzięliśmy na siebie, podzieliliśmy się i zaczęliśmy działać tutaj razem z koleżanką właśnie Pauliną. No i ta jest część bardzo ciekawa, bo tak jak wam wspomniałem, wywodzę się z technologii i sektora usług sprzątających w ogóle nie rozumiałem i nie rozumiałem, jacy ludzie w tym sektorze pracują. Poznałem go bardzo dobrze i generalnie poznałem tych ludzi i nie mogę do tej pory wyjść z podziwu, jak niektórzy funkcjonują. Dlaczego? To tak wam powiem trochę takich case'ów z życia rekrutacji. Jak zaczęliśmy rekrutację, musieliśmy najpierw... Z marketplace'ami jest tak, że najpierw trzeba zgromadzić wystarczającą liczbę osób, żeby zacząć i dopiero, żeby klientów przyciągnąć, bo jeśli klient przyjdzie, zobaczy pusty serwis, to wyjdzie i nie wróci. Z kolei, jeśli będziemy mieli za dużo towaru, czyli tutaj w tym przypadku za dużo osób sprzątających, które są gotowe świadczyć usługi i nie będzie tych klientów, to one zrezygnują i też odejdą. Czyli to jest takie trochę balansowanie po jednej i po drugiej stronie, żeby każdemu dogodzić. Natomiast tak, chcieliśmy na początku mieć około 10-15 osób sprzątających, które będą w stanie realizować zlecenia. No i zaczęliśmy rekrutację. I to jest właśnie, na zdjęciu tu widzimy idealnie pierwszy przykład, z którym mieliśmy do czynienia, czyli tak zwany człowiek-duch. To było tak, że zawraca głowę, dzwoni, umawia się na spotkanie rekrutacyjne, no i nagle znika, więcej się nie pojawia, nie przychodzi, nie odbiera telefonów, nie ma. Jakby człowiek zapadł się pod ziemię. Kolejne osoby, które są... O, trochę tak jest, ale drugie typ osoby.
To i tutaj jeszcze mógłbym trzeci przykład dodać, ale to za chwilę. To są panie tego typu, które dzwonią i mówią: panie, możemy na czarno, bo albo mam komornika, albo mam tutaj jakieś zasiłki i nie chcę przekroczyć kolejnego poziomu dochodu. Panie, bez umowy ja tam bym poszła. My tak, okej, ale no, my bez umowy nie bierzemy w ogóle, tak? No to nie, to ja nie chcę z wami pracować. Na tym się kończyło. Teraz można jeszcze dodać, że mam 500+ i nie chce mi się pracować. Niestety tak to trochę wygląda. Natomiast kolejna rzecz jest odnośnie doświadczenia. Pozamiatane mamy dość, tak jak wcześniej wam wspomniałem, skomplikowany czy restrykcyjny sposób rekrutacji sprzątaczy. Czyli po pierwsze wymagamy od nich doświadczenia praktycznego, potwierdzonego referencjami od klientów. To jest taki pierwszy krok. Kolejna rzecz, która jest, to sprawdzamy kwestie formalne, czyli jakieś niekaralności, tego typu rzeczy. No i później jeszcze robimy sami sprzątanie testowe. Jak już te wszystkie kolejne etapy przejdzie, to dopiero jest tutaj u nas, można powiedzieć, zatrudniana osoba i dopiero zaczyna swoją pracę. No i właśnie tutaj nie wiedzieliśmy o tym, że troszkę problemu spotkaliśmy na etapie doświadczenia. No, pytaliśmy o prostą rzecz, tak? Jakie ktoś ma doświadczenie w sprzątaniu. No, odpowiedzi naprawdę były zaskakujące. Między innymi jedna z tych była taka, że nie, no panie, ja mam doświadczenie. No, co pani robi? Sprzątam u siebie w domu. No to super, ale no to tak nie bardzo. Natomiast było kilka takich osób, tak zwanych Januszy, przede wszystkim, którzy no, dzwonią i się pytamy o doświadczenie. Tak, panie, tutaj pracuję z klientami, mam tu takie mega wielkie doświadczenie i tak dalej. Przychodziło co do czego, no wiem, no dobrze, a ma ktoś się potwierdzić, jakieś referencje pan ma? A czy was po... I to tylko na tym się rozmowa kończyła generalnie. Więc ludzie naprawdę potrafili zaskakiwać i takich... Mógłbym opowiadać jeszcze wam przez parę dziesiąt minut, jakie historie tutaj mieliśmy, jeśli chodzi o rekrutację. Aczkolwiek udało nam się w końcu zrobić... zarekrutować te 10-15 osób, no i mówimy, dobra, wystartujemy. Przyjęliśmy taką zasadę, że nie chcemy tutaj palić kasy. Ja też należę do tych, którzy nie lubią wydawać dużo pieniędzy, więc mówimy, musimy przetestować wszystko bardzo, bardzo powoli i analizować, ile się da, zrobić to w modelu bardzo, bardzo linowym. Więc tak naprawdę nawet nie wyszliśmy od samego początku do całej Warszawy, nie wyszliśmy na całą Warszawę, tylko wyszliśmy do kilku dzielnic Warszawy i stopniowo zwiększaliśmy dopiero ten zakres. Więc zaczynaliśmy tak naprawdę od Mokotowa i Ursynowa i przez pierwszy rok tak naprawdę, to powinno być 2015, to, nie, przepraszam, 16, dobrze. Przez pierwszy rok działalności zwiększaliśmy pomału zakres dzielnic i analizowaliśmy, jak reagują klienci i jak tutaj ten biznes się rozwija. I właśnie zbieraliśmy bardzo, bardzo dużo feedbacku od klientów, czyli nawet doszło do tego, że dzwoniliśmy bezpośrednio do klientów, pytaliśmy ich o wrażenia, o to, jak oceniają usługi, co można byłoby zmienić. I taki telefon wykonaliśmy naprawdę bardzo dużo. Wysyłaliśmy również do klientów ankiety z pytaniami, żeby anonimowo nawet mogli wypowiadać się o swoich bolączkach, bo nie każdy chce w twarz prosto mówić, co mu na sercu leży, a w Polsce bardzo często jest tak, że lubimy mówić właśnie w internecie. Jak o dobrze mamy mówić, to nie mówimy, jak źle, to od razu, więc stwierdziliśmy, że najpierw może niech powiedzą nam, a później jak już mają mówić w internecie, to niech mówią. I staraliśmy się analizować i wyciągać z tego wnioski. Między innymi też badaliśmy zachowania użytkowników session camem, hotjarem, sprawdzaliśmy, gdzie klikają, co klikają i jak to wszystko wygląda. I tak, i to między innymi poskutkowało tym, że wdrożyliśmy zmiany. Rzeczy takie, które z naszego punktu widzenia na samym początku nie wydawały się, że są istotne. Jak na przykład się okazało, mówimy tutaj angielska wersja, no my działamy na lokalnym rynku, można powiedzieć warszawskim, więc angielska wersja, na początku mówiliśmy, po co nam, skoro sprzątaczki no nie mówią po angielsku, ale co się okazało, że bardzo dużo sprzątaczek mówi po angielsku i jest w stanie świadczyć usługi i dogadywać się z klientami w tym języku, nawet po hiszpańsku, włosku i niemiecku niektóre. I się okazało, że bardzo dużo jest ekspatów, którzy chcą korzystać z takich usług w Warszawie i nie mają po prostu takiej możliwości, no bo nie wiedzą, gdzie szukać osób sprzątających. Więc zrobiliśmy cały customer service w języku angielskim również, całą platformę po angielsku i również właśnie zrekrutowaliśmy osoby, które wyodrębniliśmy z osób, które już były, plus zrekrutowaliśmy nowe, które mówią po angielsku.
Kolejna rzecz, która jest, to pomniejszenie serwisu. Tutaj właśnie bardziej z analizy zachowań wynikało, że serwis po prostu za duży. Nie mam niestety zdjęcia, żeby pokazać Wam, jaka jest różnica, natomiast musieliśmy dość mocno zmniejszyć samą po prostu perspektywę serwisu. Gdyż myśleliśmy, że duże jest fajne, a się okazuje, że duże nie jest fajne. Natomiast kolejna rzecz, która jest, to jest wycofanie usług dodatkowych. Na początku było tak, że oprócz standardowego czasu sprzątania można było na przykład zamówić sobie mycie okien, ale to wiązało się z tym, że jakby określaliśmy sobie, jak długo ma to trwać w godzinach, minutach i tak dalej. Natomiast okazało się, że to powodowało więcej problemów niż korzyści dla klienta, no bo czas sprzątania to jest czas sprzątania, więc tak naprawdę czy myjemy okna, czy myjemy piekarnik, czy tak naprawdę prasujemy, to nie ma dużego znaczenia, bo rozliczamy się za ten czas. Więc tak naprawdę wycofaliśmy się bardzo, bardzo szybko z tych usług dodatkowych. Kolejna rzecz, która jest, to jest moduł poleceń. Tutaj okazało się, że bardzo, znaczy właśnie pytanie, skąd pozyskujemy klientów, tutaj pewnie padnie, więc powiem Wam, że bardzo dużo naszych klientów pochodzi z poleceń. Jest to nasze główne źródło pozyskiwania klientów. Też bardzo mocno premiujemy polecanie klientów, oferując możliwości zbierania darmowego sprzątania, więc są tacy, którzy mają po kilkadziesiąt godzin zebranych darmowego sprzątania. Nie wiem, kiedy oni to wykorzystają, no ale mają. Kolejna rzecz, która jest, no to właśnie przez ten pierwszy rok, którym byliśmy, analizowaliśmy bardzo dużo rzeczy. Nie szliśmy do kolejnych miast, siedzieliśmy w Warszawie i to w kolejnych dzielnicach. No i przyszedł ten moment, gdzie przetestowaliśmy bardzo dużo rzeczy, biznes rósł i stwierdziliśmy, że no potrzebny będzie kolejny inwestor. Też chciałem zrobić to w ten sposób, żeby nie szukać w Polsce, chociaż mieliśmy jeden fundusz, który był bardzo zainteresowany, doszliśmy do etapu due deal, ale ostatecznie właśnie wybraliśmy aniołów biznesu, którzy pochodzą z Grecji, teraz obecnie są zaangażowani w nową rundę Booksy między innymi i są to goście, którzy mają na swoim koncie kilka takich exitów kilkudziesięciomilionowych z właśnie marketplace'ów w tym rejonie Europy. I powiem szczerze, że to była z mojej perspektywy bardzo dobra decyzja, bo bardzo dużo od samego początku się od nich uczę. Są to goście, pomimo że mają swój bardzo duży fundusz, jeszcze ileś swoich startupów, to mają zawsze czas, żeby się spotkać na Skype'ie, pogadać i wymienić swoje doświadczenia. I tak naprawdę to dało nam trochę większego kopa. Kolejna ta ich runda, to nie była duża runda, to było małe kilkaset tysięcy. Stwierdziliśmy, że teraz trzeba trochę zwiększyć obecność w Warszawie, sprawdzić faktycznie, czy ten biznes trochę załapie. Wtedy pierwszy raz zwiększyliśmy liczbę ludzi w teamie. Jeśli spytacie, czy na 9, to jest dalej 9 metrów kwadratowych, jeśli spytacie, czy na 9 metrach kwadratowych można jeszcze dołożyć pracowników, to odpowiem, że tak, można. Jeszcze tutaj 2 osoby więcej pracowały. Przez pierwsze parę miesięcy. Natomiast później zmieniła się perspektywa. Mam teraz 100-metrowe biuro na Mokotowie, więc trochę inaczej wygląda. No i po tym pierwszym roku, którym zakończyliśmy, teraz 2016, udało nam się zrobić wszystko to, co zaplanowaliśmy na samym początku. Byłem sam zdziwiony, że wszystkie KPI, które były postawione, to zostały zrealizowane nawet z nadwyżką, bowiem zwiększyliśmy miesięczny stały przychód o tak naprawdę 10-krotnie. Zwiększyliśmy znacznie liczbę osób sprzątających, zoptymalizowaliśmy platformę. Łącznie z tym, że tu mieliśmy bardzo kilka ciekawych case'ów w trakcie tego roku, gdzie wchodziła nasza konkurencja z zagranicy, podobne platformy. I jedna z tych platform tak na bezczelnego chciała nam podebrać wszystkie nasze sprzątaczki. Więc to wyglądało w ten sposób, że nagle w jednym dniu mieliśmy mnóstwo zamówień i to tak nie kryli się w ogóle, oni sami jako oni złożyli zamówienia. No i tak zaczęli obdzwaniać po kolei przypisane osoby, tak, czy nie chcą do nich pracować. Na szczęście atak dość szybko odparliśmy, później oni nagle o tym zapomnieli, że w ogóle takie rzeczy się działy. Między prawnikami naszymi trochę wymieniliśmy, między ich prawnikami naszymi trochę wiadomości, no i się uspokoili, ale właśnie a propos kopiowania, no to też mamy informacje nawet bezpośrednio od nich, czy widzieliśmy, że po prostu dosłownie wszystko, co robiliśmy, oni kopiowali od nas również. Także to było podobnie jak u Was, tak to wyglądało. Przez ten rok jeszcze między innymi odpaliliśmy aplikacje mobilne. To było dopiero teraz, w ubiegłym roku odpaliliśmy apki. Nawet zdziwiliśmy się, że mieliśmy
nie zrobiliśmy nic zupełnie PR-owego, jeśli chodzi o aplikacje mobilne, bo traktowaliśmy to jako po prostu dodatek do biznesu, a nagle mieliśmy tak mocno zwiększony ruch w serwisie, że serwery nam padły, bo co się okazało, że TVN Turbo wziął naszą aplikację do testów, zrobili blind testy, jakieś zamówienie złożyli, nagrali nas, nagrali tutaj nasze sprzątaczki kamerą i się okazało, że wszystko padło super, ludzie zaczęli wchodzić z całej Polski. Oczywiście jednej rzeczy nie powiedzieli, że działamy tylko w Warszawie, więc ludzie zaczęli ściągać z całej Polski aplikacje, myśląc, że działamy i u nich, no i nagle rozczarowali się, o kurczę, nie działają u mnie i oczywiście co Polacy robią? Wstawiają negatywy. Więc udało nam się wtedy zebrać bardzo dużo negatywów na Android Market, na Google Playu, tylko i wyłącznie dlatego, że nie działaliśmy w danym rejonie. Tak? Natomiast przede wszystkim udało nam się wejść w współpracę z Noble Concierge, czyli takim bardzo, bardzo znaną firmą Noble Banku, która zajmuje się concierge dla bardzo, bardzo bogatych osób. Jesteśmy głównym partnerem. Jesteśmy w Virgin Okazję, czyli jeśli ktoś ma z Was Virgin Mobile operatora, to może korzystać na stałe ze zniżek na nasze usługi. I robiliśmy między innymi jedną bardzo dużą akcję z Avivą, jeśli chodzi o sprzedaż ich ubezpieczeń jako dodatkową usługę. I teraz już przechodząc do końca i teraz trochę Wam mięsa, jak miało być mięsa, Artur też mnie prosi, żeby było, no to musi być, więc trochę więcej. Więc tak, pozamiatane w Warszawie, faktycznie nie jesteśmy globalnym biznesem, pozamiatane w Warszawie to obecnie ponad 80 sprzątaczy, którzy codziennie pracują i wykonują zlecenia. Ponad 6 tysięcy pobrań aplikacji mobilnych na Androidzie i iOSie. Realizujemy ponad 1000 zamówień miesięcznie, głównie w B2C. W B2B też teraz zaczynamy dopiero wchodzić, bo tu jednak trochę inny model działania, nie chcą kart płatniczych, więc musimy zrobić kilka innych feature'ów, które pomogą im funkcjonować w naszej platformie. Co jest ważne dla nas w szczególności, no to, że mamy 95 bardzo dobrych opinii naszych klientów. Pomimo tego, że czasami ktoś hejtuje, to i tak jest to wskaźnik, uważam, bardzo dobry. Angażujemy się w akcje społeczne czy ochronę przyrody. To jest jedna z akcji, którą jest, że jesteśmy z punktem zbiórki nakrętek, więc ktokolwiek tutaj w Warszawie ma nakrętki, może do nas śmiało do biura przyjechać, napijemy się kawy, możecie zostawić dowolną ich ilość. I tak naprawdę nasze panie sprzątające są w stanie od Was w domu też odebrać je podczas sprzątania, więc też możemy coś fajnego razem zrobić. Teraz szykujemy jedną dość sporą akcję, mam nadzieję, że o niej usłyszycie. W najbliższych pewnie paru miesiącach to się okaże. Zwiększyliśmy zespół tu już w nowym biurze, na szczęście nie na 9 metrach, do 10 osób. Tu się pojawiły tylko te bardziej odważne, które chciały zrobić zdjęcie. No i teraz na koniec 2016 roku dostaliśmy kolejną rundę inwestycyjną. Inwestorzy, którzy do tej pory byli, zaufali nam bardziej, dosypali kasę, dosypali ponad 500 000 zł. Wchodzimy teraz do kolejnych miast w Polsce, zaczynamy pomału zwiększać skalę. To jest takie przygotowanie pod rundę A, która będzie dużo, dużo większa i wtedy mam nadzieję, że już będziemy we wszystkich większych miastach w Polsce. A na koniec mała ciekawostka, tak już kończąc. To dlaczego obsługujemy klientów w Warszawie, no to myślę, że tak wygląda sprzątanie. Badania były robione na jednym z portali, dość dużych, i wyniki były dość zaskakujące. I dziękuję bardzo. Jeśli macie jakieś pytania, to...